Siemanko, siemanko. Chciałem wam pokazać, jak wygląda praca kierowcy. Jadę sobie. Tutaj droga. Nawigacja z boku. Auto sobie leci. Tam lusterko lewe, prawe. Patrzcie, jaka fajna, piękna, złota jesień. Co wam mogę powiedzieć na temat pracy jako kierowca? Ogólnie nudzi się mi ta praca, mimo tego, że jakieś tam pieniądze większe się zarabia, to i tak to nie są wielkie pieniądze, także będę zmieniał tą pracę na pewno. Idę bardziej pod kątem czegoś w życiu, co lubię robić, i na pewno będzie to coś rozwojowego, bo jeśli chodzi o kierowcy, jest to w ogóle nierozwojowa praca. Można sobie tam zrobić ADR-y, jeździć z czymś innym i znowu jakieś tam gabarety czy coś tam. Ja te wszystkie papiery mam, ale powiem szczerze, ciągle ta sama sytuacja, że siedzimy za kółkiem i jeździmy po tych drogach, po tych korkach. I powiem wam tyle, że nie chce mi się tego więcej robić. Tym bardziej, że tutaj akurat, gdzie ja pracuję teraz, jest system zmienny, trzeba jeździć na dwie zmiany, nocki, dniówki. Mógłbym jeździć tylko dniówki, dla mnie lepiej, ale wtedy bym zarobił jakieś 2000 zł, euro. To dla mnie chyba trochę za mało. Wolę jeździć nocki, wtedy mam niecałe 3000. Teraz tak wyszło akurat, że jadę sobie na zmianę, tydzień tak, będę miał gdzieś 2500. Ale czy to są jakieś wielkie pieniądze, o których tu mówimy, czy nie? Jak myślicie? Może dla kogoś 2500 euro to dużo, ale siedzieć cały czas za kółkiem nie jest łatwa praca i bardzo męcząca. A tym bardziej te nocki. Och. Człowiek cały dzień chodzi niewyspany. Tak jak ja teraz, bo się nie mogę przestawić. Widzicie, ziewam, oczy czerwone i tak dalej. W sumie jest poniedziałek. Cały weekend prawie nic nie zrobiłem. Dużo odpocząłem, wyspałem się. A mimo to jestem śpiący. Także co wam jeszcze mogę powiedzieć? No jeśli chodzi tu o spożywkę, no to wiadomo, wszystkie soboty, niedziele. Znaczy w sobotę rano się kończy, w niedzielę wieczorem się zaczyna. Można także dniówki pracować, w sobotę, niedzielę, ale to już nie dla mnie totalnie. Raczej myślę tutaj iść coś pod względem budowlanym. Chcę sobie wybudować jakieś domy dla siebie. W przyszłym roku chcę budować pierwszy. Także doszedłem do wniosku, że te firmy wszystkie takie drogie są, żeby zminimalizować te koszty budowy, to po prostu najlepiej założyć swoją firmę, zacząć na tych usługach zarabiać, a przy okazji w wolnym czasie, czy jeżeli jakiegoś zlecenia nie będzie, czy trochę przystoju, nadbudować u siebie coś. Widzicie, jak to wygląda? Taki jestem wymęczony. Mógłbym robić od poniedziałku do piątku, też bym zarobił 2500 w innej firmie, ale powiem wam szczerze, że nienawidzę spać w samochodzie. Ja muszę być dziennie w domu, muszę się wykąpać, muszę sobie gdzieś jedzenie przygotować, tym bardziej, że trzymam kalorykę. Także praca taka typowa za kierowcy, system 2:1, 3:1, to mi w ogóle nie wchodzi w grę. Ze względu na te spanie w samochodzie, powiem wam szczerze, że źle się nie śpi w tym samochodzie, bo jest fajnie, ale generalnie wiecie, co najbardziej boli? Samotność. Prawie cały dzień jesteście sami w tej kabinie, tak ja teraz tu jestem. Jakbym jeszcze w nocy miał być sam i jeszcze w ogóle nigdzie z domu nie wychodzić, tylko cały czas w tym aucie siedzieć, tylko praca i spanie, praca i spanie, ja bym się chyba załamał. Powiem wam szczerze, że już
zaczynam odczuwać tą samotność, brak kontaktu z ludźmi, mimo tego, że tylko w ciągu dnia jestem sam, no i mieszkam też sam akurat. Mam tam kumpli, na przykład na siłowni, czy jakiś tam inny sport robimy, ale to jest mało, bardzo mało. Człowiek jest do tego stworzony, żeby przebywać między ludźmi. I powiem szczerze, brakuje tego bardzo. Także kto nie musi, niech się nie pakuje w branżę kariery kierowcy, bo to nie jest jakieś mega przyszłościowe i mądre posunięcie, bo chyba że ktoś otworzy swój transport, ale żeby mój szef na przykład ma firmę transportową, a jeździć samochodem nie potrafi. Także jak widzicie, nie trzeba być kierowcą, żeby otworzyć firmę transportową. Wystarczy kupić samochód i zatrudnić kierowcę, który będzie wam jeździł. Mądrzego kierowcy. Dobrze, to by było tyle z mojej strony. Zapraszam tam do subskrybowania mojego kanału. Dzwoneczka. Dawno nie dodawałem żadnego filmu, ale wiecie co, że chyba zacznę dodawać te filmiki, bo jednak ten YouTube to jest fajna rzecz. Za parę lat będę mógł sobie coś wspominać. I zachęcam was też do otwierania kanałów i dodawania filmików. Taka w internecie się tworzy taka fajna społeczność. Byłem parę razy w filmikach mojego kolegi i powiem wam szczerze, że jest coś pięknego, kiedy idziecie ktoś na imprezę, czy do sklepu, czy coś, i nagle ktoś wam mówi: o, siema Roman. Ja patrzę na gościa, nie znam go w ogóle, a on mnie widział gdzieś tam na internecie i wie jak się nazywam i ogląda mnie i cieszy, i podobało mu się to i się cieszy do mnie. Także otwierajcie kanały, subskrybujcie mój, ja będę subskrybował wasze i do następnego. Pozdro.